Witam serdecznie, zaczynam nietypowo od walki z bossem, o którym mówiłem, że spotykamy go na pierwszym, zaraz na początku, przy drzewie sobie śpi. Teraz popatrzcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy to było 2 sekundy, 3 sekundy i zdobywamy amulet. Także, tak jak mówiłem, nie warto na początku gdzieś tam się z nim męczyć, tylko można przyjść sobie później. Bardzo szybko załatwić temat, zdobyć amulet i wrócić sobie znowu kapliczką do momentu, w którym jesteśmy. Także witam w tym przedostatnim odcinku. Zostawię jeszcze jeden odcinek, w którym opowiem o końcówce. A teraz przenosimy się i biegniemy dalej. W tym odcinku będzie kolejny boss i myślę, że można określić go jako najtrudniejszy boss w grze, moim osobistym zdaniem. No tak jak mówiłem, do każdego z bossów podchodzę zawsze tak, że bez szans. Nie, jak ja go pokonam, ale trzeba się nauczyć, trzeba mieć odpowiedni ekwipunek, odpowiednią broń. I tak sobie myślę, że mówię o tym, że Radan jest trudny. Ale Radan jest trudny, tak, jak się samemu z nim bije. Ale w przypadku dodatku do Elden Ring i w przypadku Radana, Soulsów, to możesz przywołać sobie żywych pomocników, graczy, wymaksowanych, wykoksowanych i tym samym ukończyć dodatek, bo przywołasz sobie pomocników. Tutaj, w tej grze, nie możesz przywołać przeciwników, tych pomocników, żywych graczy, którzy mają któryś tam setny poziom. Tu maksymalny poziom jest 25, po pierwsze. Po drugie, nie możesz przyzywać graczy. Więc pokonanie takiego bossa daje moim zdaniem większą satysfakcję niż pokonanie Radana z mimikiem, tak jak ja to zrobiłem, albo też z żywym graczem, z jednym, z dwoma żywymi graczami. Oczywiście ataki są trudne, ciężkie i tak dalej. Ja też tutaj na kanale mam walkę z Radanem, ale tutaj w tym odcinku będzie walka z bossem, z którym, który wymaga od ciebie dużej koncentracji, bo musisz, ja to zresztą opowiem, jak będziemy się z nim bić, musisz na wiele rzeczy zwracać uwagę. Przy Radanie też oczywiście, ale przy Radanie teoretycznie mógłbym się wrócić do świata i podbić sobie poziom do niewyobrażalnie wielkiego, chodzić tam przez miesiąc w świecie, zdobyć sobie poziom 900, 1000 i wrócić do niego. Tutaj nie można tak zrobić. Nie możesz wrócić do świata i podbić poziomu do setnego, bo tu jest 25. Choćbyś chodził, zbierał doświadczenie, nic ci to nie da. Więc myślę, że taki boss jest bossem trudniejszym niż Radan. To jest moje osobiste zdanie. Można się z nim zgadzać bądź nie. Tutaj przyciągnąłem wrogów za sobą. No i dość, że to są mocarze, to dodatkowo jeszcze jest ich dwóch. Więc trochę się tu z nimi namęczyłem i powiem wam szczerze, myślałem, że po mnie, ale korzystałem z tego, jak widzicie, cały czas chowam broń, żeby ta stamina była. Dość, że biegam po ogniu, który mnie podpala i mam teraz status ognia, więc mało buteleczek, znaczy no ogólnie są 4, tak? I jeszcze nie, jak z tego co widzę, tak po ikonce, nie są to te największe butelki, które można mieć, a ja już trochę zdrowia mam, więc trzeba tylko się skupić, żeby wykorzystywać swoje zdolności. Widzę, że jeszcze ta górna musi się odnowić parę sekund i będzie wykorzystywać zdolności, żeby ich dwóch, o właśnie, dodatkowo ich ogłuszam. I może to jest to, co mówiłem, że nie działa, czyli to ogłuszanie, że w normalnych okolicznościach wydawało mi się, że ta zdolność uderzenia w ziemię ogłusza, ale to jest zdolność inna, dodatkowa, którą się potem nauczyłem, więc nie wiem, nie wnikam, ważne, że działa i tutaj dzielnie walczyłem. Tamten jeden, myślałem, że się zawiesił, ale jednak nie, dalej mnie goni.
Już w ogóle mało zdrowia zostało, trzeba sobie dodać. I tu jeszcze siedzą ci rycerze, a my biegamy wokoło między tymi posągami i walczymy. Ten atak chyba był nieskuteczny. Znowu podpalenie, znowu to zdrowie tam schodzi. No tyle dobrze, że mam tego zdrowia całkiem sporo. O, tamten się zawiesił i myślałem, że on już zginął, a okazało się, że nie. Zdarzają się takie sytuacje, że wróg jest w powietrzu i jakby trudno do niego w ogóle dotrzeć. A tu się pojawia ten jednak i żyje. Więc to, że tam ktoś zawisnął w powietrzu, to już nie takie rzeczy widzieliśmy w grach. Albo że gdzieś w powietrzu wisi, albo gdzie, nie wiem, spadł. O, tam z tyłu widać było przedmiot. Właśnie do zdobycia. I udało się. Pokonani na spokojnie. A czekaj, jeszcze tam jeden jeszcze. Jeszcze jeden zaklinało się. Myślałem, że ma pełno zdrowia. To też jakiś tam, można powiedzieć, błąd mały. Ale okazało się, że po uderzeniu ma całkiem mało zdrowia już. Mój kolega jeszcze przyszedł. Sobowtór. Podobają mi się też te kapelusze, które mają. Trochę jak ten Raiden z Mortal Kombat. Więc jak najbardziej go noszę. On ma też tam odpowiednie statystyki. O, i możemy dodać też jeszcze, zwiększyć poziom. 2 punkty do rozdysponowania. Tu jeszcze jestem na starej punktacji, z tego co widzę. Ale później, tak jak mówię, można wytworzyć buteleczkę do tego, żeby zresetować poziom i rozdysponować jak chcemy. Patrzcie, ile jest broni. No, masa. I tak jak mówiłem, te bronie mają swoje zdolności. Wizualnie też ciekawie wyglądają te ataki. No weźmy sobie dwie katany na przykład i spróbujmy. Tutaj przewijam dość szybko ten cały wywód. Nie chcę tego jakby za bardzo... Znaczy nie chcę, no... Nie skupiam się tu za bardzo na tym, co ten pan opowiada, jakby na historii. Czasami to wizualnie po prostu jest tam opowiedziana jakaś historia, ale ja bardziej się skupiam na tym otoczeniu, na tych bossach. Tu jeszcze na chwilę mnie pan zatrzymał, ale bo przed nami właściwie już bardzo blisko boss, który jest ciężki, który jest trudny i z nim biłem się najdłużej i do tego stopnia, że zrezygnowałem z walki i wróciłem jeszcze pobiegać po krainach, poszukać może czegoś, bo na jednym z filmików w internecie, na YouTubie, ktoś bijąc się z nim miał buteleczkę, która tam przez 90 sekund dodawała 50 do zdrowia, taka żółta buteleczka. I to trzeba znaleźć taki przepis, żeby taką buteleczkę mieć. Właśnie nie wiem, jak te przepisy się za bardzo zdobywa, czy one, bo czasami po prostu wyświetlał mi się napis. Czy to jest też kwestia, że na przykład podchodzisz do pani Kowal i tam rozbudowujesz sobie poziom, albo podnosisz swój poziom i w związku z tym się pojawia taki nowy przepis. No tutaj, jak widzicie, ta moja peleryna też tam przez chwilę była taka usztywniona. Można powiedzieć, że błąd, ale to tylko mówię, że jak potrafią się niektórzy takich rzeczy dopatrywać. Ja akurat nie widzę w tym problemu. Dla mnie byłby to jakiś błąd, o którym powiem w następnym odcinku. To będzie błąd, o którym ja mogę śmiało powiedzieć, że to jest błąd gry. Jak widzicie, z prawej strony dalej mam to echo gdzieś tam zanieść do tego handlera. No ale póki co biegnę. Za chwilę spotkamy się z panem mistrzem i opowiem trochę o tym, jak to z nim walczyłem. Tak jak mówię, wymagało to ode mnie, znaczy wymagało. Próbowałem wszystkiego po prostu i do tego stopnia nawet, że skasowałem, zresetowałem punkty, żeby inaczej je przydzielić. Przyznaję się, że zasugerowałem się wygraną, zwycięską walką jednego z youtuberów. Sprawdziłem, jakie on miał statystyki, bo wtedy jakby wiesz, że jeżeli ktoś to zrobił, bo czasami jest tak, że na przykład ty masz statystyki,
i nie do końca dobrze je rozmieściłeś, bo no to zawsze jest taki dylemat, którą statystykę podnieść. Przeważnie dodaję do życia i do siły, żeby podnosić te parametry, no ale też wiem, że stamina jest istotna. Tu w tym przypadku mało dawałem do czarów. No i tu, jak widzicie, przenosimy się i też moje statyczne tutaj takie bloki, które się tam kręcą w powietrzu. No, dawno nie widziałem. Takie coś może w Immortal Chains było. Hellpointie może też tam niektóre rzeczy takie były. Więc czerpali z kilku gier, panowie. I gratulacje jeszcze raz. I stąd mamy tutaj oczywiście panią handlarz. Możemy rozbudować. Jak widzicie, nie mam tu jeszcze na tym etapie, to jest pierwsze moje tu przyjście, nie mam rozbudowanego miecza, nie mam rozbudowanej zbroi, a zobaczycie, jak będę po walce. Tu też nie zmieniałem jeszcze statystyk, bo to jest takie pierwsze podejście tutaj do tego bossa, kiedy przyszedłem. No, teoretycznie po wielu bossach za mną już, bo to w tych poprzednich filmach było widać. No i myślałem, że dobra, okej, mam miecz, tu jeszcze dodatkowe, jeszcze łuk gdzieś znaleziony, jeszcze jakiś topór znaleziony, to też zawsze sprawdzam, bo być może ma jakieś ciekawe właściwości. Tutaj L2 i kółko, pyk, więc tylko, że dość dużo tej many mi tutaj schodzi, więc pomyślałem, że raczej idę mój miecz i patrzcie, to jest miecz, który dał mi Konrad. Miecz, który dał mi Konrad, zostawił po sobie Konrad, ale dużo broni jeszcze jest, nie? Tam różne katany, można do dwóch rąk mieć w dwóch rękach można mieć broń. To jest kwestia, kto preferuje jaki styl walki. Tak jak w Soulsach czasami masz taki wielki topór, którym uderzasz. No i zobaczmy filmik, a ja po filmiku opowiem o walce. Well, well, you made it through. As much as I hate to elevate your spiteful existence to the height of the truth, this is where we are now. Ever since you've joined us, all you've done is fulfill the goals of that disgusting administration you work for. The mundane pursuit of tasks is all you know. And this crusade against that apostate filth at the gate is just a backdrop to your performance. Yet the anomaly is a blessing I will not let slip out of my hands, for it is instrumental in aiding the God Emperor, noble is he and eternal, to finally transcend. Nothing will stand in that path, I assure you. Not the Serdars. Not Yaroslav, and definitely not you, a dog that obeys by reflex instead of will. Now, we both know you never quite die, so you'll at least find out what an eternity of pain is made of. Good thing you have no name. Those make for the best mouth. Tu tylko powiem, że za mała czcionka jest przy tych takich filmikach. To powinni zmienić. I teraz patrzcie, mamy przeciwnika i tutaj nie ma czegoś takiego, że tak jak w innych stosowałem, że biegam ze złożoną bronią, zadaję cios i odskakuję. Tu trzeba przyjąć inną strategię. Są takie posągi dookoła, w takich jakichś osłonach. Każdy z tych posągów ma swój atak konkretny. Jeden z posągów uderza falą uderzeniową. Jeden jak ten, że wypuszcza kulę w kółko, w koło siebie i trzeba tę kulę minąć przewrotem takim z niewidzialnością. To jest drugi. Trzeci posąg ma wokół siebie taką aurę białą, tamten z przodu, aurę białą i jak wejdziemy w tą aurę, to zabiera nam życie. Znaczy nie dużo, ale powoli. Nie można po prostu w środku tego białego koła stać. I czwarty to jest taki, który przywołuje prądy. Co jakiś czas spadamy na dół i trzeba zejść i rozwalić, moim zdaniem, w pierwszej kolejności tego tutaj z tą aurą. Podejść do niego, uderzyć, żeby stracił zdrowie. Odchodzimy i w tym momencie czekamy, aż nas przeniesie z powrotem na górę.
Więc w pierwszej kolejności, moim zdaniem, nie trzeba się skupiać na bosie, tylko na tym, żeby rozwalić te posągi. A te posągi, to nie można tak, że jak się teraz tu przeniosłem, to teraz lecę do kolejnego. Za każdym razem, jak schodzimy na dół, możemy rozwalić tylko jeden. Ten z tym polem takim białym już został wyeliminowany, więc istotne jest też, żebyśmy zadali taki cios, że jak schodzimy na dół do białego, to żeby jak najszybciej jakimś czarem czy silnym atakiem, jak najszybciej go sprowadzić do zera. I teraz tak, biegamy tutaj znowu na górze, unikając ataków. Dodatkowo nasz boss przywołuje sobie kopię. Kopia ta też zadaje ciężkie i trudne ciosy, a ja teraz z kolei biegam w koło kolejnego posągu, bo jeżeli będę blisko tego posągu i przeniesie nas do tego wymiaru czarno-białego, to automatycznie też będę przy tym posągu, więc staram się być blisko niego, żeby potem nie trzeba było biec przez całą tą lokację do niego, tylko biegniemy od razu, skupiając się, uderzenie tym czarem, atak z naszej włóczni i został pokonany. I w tym momencie już tylko uciekamy, kontrolując oczywiście zdrowie. Uciekamy przed bossem, uciekamy też przed innymi atakami, bo te inne pozostałe posągi nadal jeszcze, czyli fala uderzeniowa i te promienie z góry, nadal te posągi zadają obrażenia. Jest też coś takiego, że jak nas przenosi na górę albo przenosi na dół, to w pierwszym momencie boss jest sam, on nie przywołuje swojej iluzji, więc można wtedy do niego podchodzić i zadawać cios. Teraz znowu biegam na dole i czekam, aż przeniesie mnie na górę. A na górze mogę przez chwilę właśnie wykorzystać to, że boss jest sam i tutaj próbować zadać mu cios, ale mogę też skupić się na tym, żeby właśnie kontrolować zdrowie, kontrolować staminę, ale też być blisko tutaj tego posągu, który kolejny chce jakby zaatakować, będąc na dole. Nie zważając tutaj na to, że iluzja też tam biega. Ogólnie jakbyście chcieli, to próbowałem, to iluzję też można przyatakować. I też tam troszeczkę tego zdrowia mu zejdzie. Ale wydaje mi się, że głównym celem w przypadku tego bossa jest to, aby w pierwszej kolejności wyeliminować statuły i nie zważać na bossa, nie starać się go tam pokonać, tylko właśnie rozwalić statuły. Tu jest statua właśnie z prądem, raz dwa. Ona jest w tym momencie dezaktywowana i ona też na dole już tych prądów nie wysyła. Więc zostaje nam tylko ten taki z piorunami, ta statua, ale ona jest najmniej szkodliwa, bo te pioruny bardzo łatwo można ominąć. I ja w tej zwycięskiej walce już w ogóle nie skupiałem się na tym, że jak się przeniosę na dół, to tą statuę z prądami będę chciał rozwalić, bo ona nie jest szkodliwa. Teraz bardziej skupiałem się na tym, że w momencie, kiedy ja się będę przenosił na górę, a potem na dół, muszę wykorzystać fakt, że jestem sam na sam przez chwilę z bossem, tak jak teraz. I teraz muszę się skupić na tym, żeby zadać mu cios. Żeby zadać mu cios i powoli brnąć do tego, żeby ten cały pasek, który jest na górze, zszedł jak najniżej. A on tu jeszcze takie fale wypuszcza i to też na to trzeba uważać, ale ogólnie oprócz tego, że ta jedna statua rzuca tymi piorunami, to cała reszta już nie przeszkadza, bo w pierwszej fazie, jak widzieliście, no dość dużo to przeszkadza, bo dość, że kule, dość, że jakaś fala uderzeniowa, to jeszcze ta biała taka okrągła, która tam, jak wejdziemy, to tracimy zdrowie. I ważne jest też, żeby z tą falą białą, znaczy z tym okręgiem białym, rozwalić w pierwszej kolejności, bo jak zejdziemy na dół w pierwszej jakiejś tam momencie walki z bossem i rozwalimy inną statuę, to potem jak zejdziemy znowu na dół do białego, to ten biały okrąg jest tak duży, że nie ma którędy biegać i z automatu jesteś od razu w tym białym okręgu i cały czas biegając tutaj tracisz zdrowie. Więc należy skupić się w pierwszej kolejności na tym panu, na tej statule z tym okręgiem białym. No a tutaj teraz już, jeżeli ma on iluzję, to ja tu nawet nie starałem się do niego podchodzić, do bossa i do tej iluzji, tylko czekałem, aż przeniesie mnie na górę po to, żeby być sam na sam z bossem przez chwilę, dopóki nie przywoła iluzji i go tam parę razy zaatakować, wykorzystując oczywiście czary, to co mam i potem znowu tak samo, jeżeli wejdę na górę, przez chwilę będę się, tak jak teraz, biję się przez chwilę z nim sam, czekam, aż przywoła iluzję, jak przywoła iluzję,
to biegam, uciekam do momentu, aż przeniesie mnie na dół. Przeniesie mnie na dół, znowu, on jest sam, więc staram się go tam zaatakować i potem znowu na górę. Także tak mniej więcej wyglądała ta strategia. Wydaje mi się, że to jest najtrudniejszy boss w grze, bo jest dużo właśnie zależności i tutaj już na końcu też pokażę i może się aktywuję z komentarzem, pokażę wam, jak wyglądały moje statystyki przy tej walce, tak jakby ktoś chciał to porównać. A teraz przyspieszę już końcówkę, bo już wiecie też, jak będzie wyglądała moja dalsza walka, czyli na początku boss. Tu jeszcze próbowałem statuę rozwalić, ale na początku boss i potem znowu wracamy na górę i znowu głównie boss. Sama końcówka, jak widzicie, boss dużo zdrowia nie ma, ale cały czas szanuję to. Ja nie mam już też żadnych butelek i w sumie no, stres był duży, że by się to udało, ale w tym momencie się udało. Ogromne szczęście i konsekwencja. Długo to trwa, ale ważny jest jakby sukces, ważny jest cel. I teraz powiedzcie mi, czy... Zresztą,
Może mi to powiedzieć tylko ten, kto bił się z Radanem. Z Radanem, ale w przypadku walki z pomocnikami żywymi albo z Radanem z Mimikiem. Bo jeżeli ktoś się bił sam, no to faktycznie może Radan być trudniejszy. No i tu widzicie moje nowe statystyki też, jak pozmieniałem. Tak to wyglądało. I teraz już lecimy dalej. Wróciłem oczywiście do kapliczki, żeby tam podnieść, żeby to zachować też tą to jakby trofeum po bosie. A teraz biegniemy dalej. Tu też dość ciekawa taka lokacja. Znaczy ciekawa z góry. Ja tylko tutaj trochę opowiem z góry, a potem aktywuję się gdzieś przy końcówce filmu, bo taki ogromny labirynt. No naprawdę nie spotykałem się z takimi lokacjami. To jest taki kosmic, takie bloki skalne i ogromny labirynt i mamy dojść do samego tego środka, podróżując tam po tym labiryncie, więc ja tutaj spróbuję w miarę sprawnie tam dotrzeć. Może nawet przyspieszę tutaj trochę ten film, to przechodzenie, bo tu właściwie nic się nie dzieje. Tam po drodze kilku przeciwników, ale spotkamy się właściwie już przy środku tego labiryntu. I tu już dobiegam do końca. Także no, nie jest to jakiś skomplikowany labirynt. Myślę, że każdy sobie poradzi. Ale tu dochodzimy i jest klimatyczna scenka. Ja to napiszę chyba w tytule, albo nie, no, będzie boss i klimatyczna scenka, może tak to nazwę. Zapiszę czas, żeby to zobaczyć, bo no, ktoś to nieźle wymyślił.
Tu jest ważny moment, tylko się włączę na chwilę, bo możemy dojść do kuli, tam jest z przodu, a z tyłu jest, tylko ja się nie obróciłem, z tyłu jest taki słupek czarny. Jeżeli dojdziemy do tego słupka czarnego, spotkamy ukrytego bossa. Jeżeli ktoś to będzie oglądał, to to jest w tym właśnie miejscu, kiedy trzeba zdecydować. No ja niestety tego nie wiedziałem, ale może się to komuś przyda. No i po tej jakże ciekawej historii, ale zobaczcie też tam, zwróćcie tam uwagę na te, w tamtej scence, jak to wszystko jest wykonane. Zresztą jak nasza postać wygląda, no jak prawdziwy rycerz. Czyż on nie jest podobny do rycerza z Dark Souls? I teraz lecimy dalej. Teraz już lecę do końca, do ostatniego bossa, ale to teraz bardziej będzie eksploracja jeszcze do końca tego odcinka. I na końcu tam może jeszcze jakieś słowo na zakończenie, ale tu, o właśnie, to jest też ten rycerz z tym mieczem, takim jak z Gwiezdnych Wojen. W miarę sprawnie to już poszło, ale czuję się po prostu w tym momencie już mocny jako rycerz, chociaż cały czas szanuję też przeciwników. Także na końcu jeszcze parę słów, a teraz będzie eksploracja z przeciwnikami, których teoretycznie już widzieliśmy, ale nowa lokacja po części będzie.
Tutaj ostatni, znaczy ostatni, nie trudniejszy, ale ostatni przeciwnik. No, tak to wygląda. Myślę, że tutaj nie może być tak, że ktoś będzie miał, no, tak jak mówiłem, setny poziom. Można mieć maksymalnie 25. Tu jest kwestia, jakie masz zdolności, jakie masz kamienie w broni, ale kamienie są równe dla każdego i to jest kwestia, jak tam to się wszystko podokłada, jakie masz właśnie, czy masz tych kompanów, czy nie masz ze sobą. Ale ogólnie teraz już biegniemy do ostatniej takiej kapliczki przed końcem gry i stamtąd już w kolejnym odcinku rozpocznę od walki z ostatnim bossem. I to będzie ostatni odcinek z tej serii i tam opowiem o walce z bossem. Opowiem też o możliwych zakończeniach, bo... A dobra, pominąłem jeden temat, muszę wrócić z komentarzem, ale dobra, to w tej scence. W każdym razie stąd zaczynamy kolejny odcinek.